Jakie to smutne. To znaczy, że nie możesz wrócić do zamku, póki jest ta okrutna królowa. Tak, to prawda. Co gorzej, straciłaś w górach dobrego przyjaciela i nie masz gdzie iść. Tak, dokładnie. To możliwe, że to dziecko nie jest dzieckiem złego ducha. Ale mimo wszystko sądzę, że mój przyjaciel jest ciągle gdzieś w lesie. Jestem pewna, że chodzi sam po lesie i mnie szuka. Tak, od jutra rozpoczynamy poszukiwania. Mam trochę odmienne zdania na ten temat. Jeśli ten chłopiec cały czas błąkałby się bezcelowo po lesie, to wilki już dawno znalazłyby go i dały nam znać. O nie! Tak jak wtedy, gdy znalazły Śnieżkę, a? Czy nie mam racji? Może ktoś uciszy tego głupka? A więc jeśli chłopiec jest ciągle w lesie, to na pewno upadł gdzieś, gdzie wilkom trudno go dostrzec. Może do doliny, a może jest mi to ciężko powiedzieć. Może on już... Klaus na pewno żyje. Na pewno, oczywiście, że tak. Klaus nie mógłby umrzeć. Tak, oczywiście. Słuchajcie uważnie, proszę. Śnieżko, wszyscy mamy nadzieję, że będziesz szczęśliwa. Dziękuję, jestem szczęśliwa. A gdybyś tak na pewien czas, skoro nie masz gdzie się podziać, czy nie zechciałabyś z nami tu pomieszkać przez chwilę? Bo jeśli byś zechciała, to my wszyscy powitalibyśmy cię z całego serca. Naprawdę? Myślę, że naprawdę. Dobrze, a więc zamieszkasz z nami, prawda, Śnieżko? Tak, dziękuję. Będę bardzo ciężko pracowała. Tak, zróbmy to. To będzie najlepszy układ. Jak chcesz, w każdym razie możesz zostać tu bardzo długo. Tak, byłabym zachwycona. A więc postanowione. W takim razie po pierwsze musimy urządzić Śnieżce pokój. Konieczne jest łóżko i to duże. Ja już jej nie pożyczę mojego. Posprzątajmy drugie piętro, tam będzie dobry pokój. Koniec tego. Zacznijmy już, zanim Śnieżka się rozmyśli. Ja też pomogę. Nie musisz, damy sobie radę sami. Tylko musimy tu trochę ogarnąć, a potem wystarczy, że... Tak, dobrze ci zrobi spacer po górach. Hej, pokaż jej drogę. Od ilu lat drugie piętro jest składzikiem? Nie wiem, w każdym razie jest tak, odkąd się urodziłem. Wysłanie Śnieżki na spacer to nie był głupi pomysł. Jeśli by to zobaczyła, to już nigdy by tu nie wróciła. Trzymacie tego wilka w domu? Nie, on tylko tu przyszedł, żeby się pobawić. Przychodzi tylko wtedy, gdy chce coś zjeść. Ja byłam dla niego okropna. Jak tylko go zobaczyłam, zaczęłam krzyczeć, trzasnąłam drzwiami i tym podobne. Nie wydaje mi się więc, żeby zechciał się ze mną zaprzyjaźnić. To niemożliwe. Nieważne, człowiek czy zwierzę, i tak każdy chce się z tobą zaprzyjaźnić. Ale dlaczego? Po prostu wszyscy muszą. Dobrze, zebraliśmy dość dużo. Wystarczy, żebym upiekła dużo ciastek.
Niezależnie jak dużo będziemy mieli, to i tak będzie za mało. Jeśli chodzi o jedzenie, to tych 7 ludków kompletnie nie może się powstrzymać. To jest problem. Mówiąc o 7 ludkach, to miałeś i siebie na myśli? Oczywiście. Ciekawa jestem, gdzie poszedł ten wilk. Nie idzie za nami, prawda? Jestem pewny, że się znudził i wrócił do swoich. A to szkoda. Chciałam, żebyśmy zostali dobrymi przyjaciółmi. O, tam jest orzech. Jak cudownie! Gdybym miała trochę orzechów, to mogłabym zrobić przepyszne łakocie. To duży orzech. Aha! Pod drzewem jest mnóstwo orzechów. A na czubku ile ich jest? Nie udźwigniemy nawet tych leżących pod drzewem. Co zrobimy? Weźmy tyle, ile możemy. Zawsze możemy tu wrócić. Niedźwiedź! Co? To w pobliżu jest niedźwiedź! Gdzie? Nie wiem, słyszę jak ryczy. Jest blisko. A czy niedźwiedź nie jest jednym z waszych przyjaciół? O, nie. Jest bardzo inteligentny i przebiegły i nie pokazuje się często. Czy to coś tam? Czy to niedźwiedź? Aha! To on! O. Idzie w naszą stronę. Uspokój się. Jeśli nic mu nie zrobisz, to potrafisz być bardzo miły. Dlaczego się na niego złościsz? Zamierza się tu wspiąć. Jeśli zrobiliśmy ci coś złego, to proszę powiedz nam, przeprosimy cię. To wilk znowu tu wrócił. Przestań, bo stanie ci się coś złego! Przestań! On zrobi wilkowi krzywdę! Czekaj! Uważaj, Śnieżko! Uspokój się, słyszysz? Uspokój się! Nie walcz już więcej. O, co to? Ten niedźwiedź był głodny. Był głodny, a kiedy przyszedł sobie pojeść orzechów, to byli już tu ludzie i dlatego się wściekł. A to o to chodziło. Co za niespodzianka. Niedźwiedziu, nie będziemy cię już więcej niepokoić. Jedz sobie spokojnie. Hej, wracają! Wydaje się, że naprawdę cię polubił, Śnieżko. Jeśli tak, to bardzo mi miło. To był miły dzień. Udało mi się zaprzyjaźnić nawet z niedźwiedziem. Mogłabyś się zaprzyjaźnić z każdym, Śnieżko. Jesteśmy w domu! Witamy! Witamy! Witamy w domu. Trochę posprzątaliśmy drugie piętro. Rozgość się w swoim pokoju. Dziękuję. Czy mogę wejść na górę i go obejrzeć? Czy jest tu ktoś, kto waha się przed wejściem do swojego pokoju? Myślę, że powinnaś tam iść natychmiast. Jest prześliczny. To jest naprawdę mój pokój. Nie mogę uwierzyć.
wiem, jak mam wam dziękować. Dziękuję. Naprawdę jest wspaniały. Dziękuję. 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 Powitalne przyjęcie dla księżniczki w domku małych leśnych krasnali trwało do późnej nocy. Shining.